która jest godzina? Najświętszą ofiarę mszy świętej składam dziś 17. mszę świętą gregoriańską za świętej pamięci Krystynę Skarżyńską. Do ogłoszeń Bogu niech będą dzięki, że na koniec tego dzisiejszego dnia, drugiego dnia pielgrzymowania do miejsca objawień, do Matki Najświętszej, do Gieczwałdu, dane jest w tym miejscu u tych gospodarzy kapłanowi złożyć najświętszą ofiarę mszy świętej. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać też wiernym, którzy się przyczynili, dzięki którym to odprawienie w tym miejscu, w samochodzie, który służy jako samochód kaplica, jest możliwe za sprawą dobrej duszy pana Jacka Kabulaka, który mimo, że w pielgrzymce nie bierze udziału, z tego co zrozumiałem, z powodów utraty zaufania do księdza Michała Woźnickiego, to jednak z tytułu sobie wiadomego na rzecz naszego pielgrzymowania i wczoraj, i dzisiaj działa, umożliwiając, że ten samochód tutaj przyjechał i w tym miejscu dane jest kapłanowi złożyć najświętszą ofiarę mszy świętej. Pan Bóg temu, tej dobrej duszy, temu dobremu człowiekowi błogosławi. Zwłaszcza w dziele nawrócenia jego dwóch synów, bezbożnych, z tego co wiem, na co się kiedyś ojciec skarżył. I dzięki panu Rafałowi z Baranowa, który dowiózł albę, którąśmy wczoraj zostawili, którą zostawiłem wczoraj, nie zabrawszy z sobą. Jest najświętsza ofiara tu, w tym miejscu. Dzięki gospodarzom, którzy nas tu przyjęli. Daj Boże, jutro mszę świętą rano tutaj też odprawię. Jeśli pójdziemy spać o północy, w stanie byłoby o 6, o 7 msza święta tutaj, daj Boże, bym odprawiał. Po mszy świętej, jeśli można, jakieś tam kanapki przygotować, zjeść i wypić i w drogę. Czasem by się mógł zdarzyć, tak jak was czcigodnych znam, że zgłosiłby się do księdza jaki z oczekiwaniem, żeby ksiądz powiedział, gdzie miejsce żony. I chciałby, żeby ksiądz powiedział, miejsce żony jest przy mężu. Sobie wyobraźmy sytuację taką, że przyjeżdża tutaj na pielgrzymkę mąż którejś z czcigodnych niewiast z takim oczekiwaniem wobec księdza. I co ja bym mu odpowiedział, jakbym miał okazję? Miejsce żony i męża jest przy Chrystusie, przy Bogu. A do Chrystusa inaczej nie dojdziesz, jak przez Matkę Najświętszą. Jesteś przy Matce Najświętszej? Idziesz do niej? Do Matki Najświętszej? Do miejsca objawień, żeby prowadziła cię do Gieczwałdu? Żeby prowadziła cię do Chrystusa, do Gieczwałdu jako miejsce objawień? Jesteś na dobrej drodze. Może miejsce męża jest przy żonie, jeśli ona jest na dobrej drodze. Spośród was są tacy mężczyźni, którzy są na dobrej drodze, przy których żony dzisiaj powinny tu być, a nie są? Daj Boże, szanownemu Panu, Panu. Pan szuka żony, gdzie tam Pan jest. Daj Boże, taką Pan znajdzie. Ja znajduję, że jej miejsce jest. Tam, gdzie msza święta. No i to jest ważne, to w drodze. Że wybrać się w drogę. Zostawiliście wszystko, opuściliście wszystko, wszystkich.
Cóż nam wtedy będzie? I Pan Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam i jest ta obietnica i dla nas też jest obietnica. Też jest obietnica. Nie idziesz do Gieczwałdu po nic. Łaski Boże czekają. Pomoc Boże. W konkretnych sprawach, jeśli będziesz chciał za sprawą łaski żyć. Jeżeli nie, nieprzyjęte łaski skutkować będą odbiorą ci to, co nawet zdaje ci się, że ma. Pan Bóg nie da więcej łask, odbierze te, które da. Na koniec zaczną się kary, odebrany rozum, odebrane zdrowie. Dzisiaj tak mi było fajnie patrzeć. Patrzę na panią nieszczęśliwie, to moja mama. Jedno oko ma, wiozę mamę. Tak patrzę, co ona tam w torebce wyciąga, coś wygrzebuje i patrzę, w lusterku się ogląda. Jednym okiem patrzy. My śpiewamy wtedy Maryjną pieśń. Tak się zastanawiam, czy matka się modli do lusterka. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? 88 lat. A może na ten sposób Pan Bóg odbiera rozum. I nie patrzy, że to matka kapłana. Możesz być matką, ojcem. Są ludzie, którzy nie chcą się włączyć w pielgrzymkę. Utracili zaufanie do księdza. Pytanie, co ja takiego zrobiłem? Nie mówią mi. Ale są gotowi pomagać. Widzisz, jak posoborowa wiara trzyma się, jak dobroludzizm ludzi trzyma? Nie mieć wiary, ale ze względu na to, że chce pomóc, pomagać. Pan Jacek Kabulak. Dzięki temu człowiekowi, że przywiózł dzisiaj tu samochód, msza święta jest. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać dobrej duszy. Jakbym nie zdążył powiedzieć na koniec, chociaż pamiętam, że wypowiadałem, że dziękuję serdecznie za przywiezienie w to miejsce samochodu. O dalszą drogę. Pan Bóg zatroszczy się o dobrych ludzi, jakichś dobrych ludzi da. Na pewno. Niech Pan Bóg czcigodnym, wiernym błogosławi tym ludziom, dzięki którym ksiądz tutaj w tym miejscu dziś najświętszą ofiarę składa. Bóg zapłać, niech Pan Bóg tym wiernym błogosławi każdemu z nich. Obfitości, obficie i szczodrze. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.
Domine, sustituisse secunda, se tanto mi verbo e sanabitura anima.